dobry, Sebastian. Mirek, dzisiaj pod ambasadą Izraela antysystemowiec Sławomir Dudol organizuje protest, manifestację pod hasłem Yankee Go Home, tak? Amerykanie do domu. To prawda. Co powiesz na ten temat? A powiem ci, że nawet wybieram się tam. Moje uczestnictwo uważam też jednak za obowiązkowe i w gruncie rzeczy każdy, komu dziś się zależy na tym, aby nastał porządek u nas w kraju, powinien po prostu pod tą przy tej organizacji właśnie dzisiaj uczestniczyć. Jeśli chodzi o całokształt tego wszystkiego, powiem ci, bardzo ostatnio dużo myślałem na temat samego znaczenia syjonizmu. Kim są właśnie syjoniści i po co się to wzięło? Czy zastanawiałeś się nad tym głębiej? No, cały czas się zastanawiam nad tym, bo mamy w codziennym życiu. Mam właściwie na całym świecie w tej chwili. Widzisz, syjonizm to jest nic innego jak zwykła ideologia. Taka sama ideologia, jak kiedyś był właśnie komunizm. Taka sama ideologia, na przykład, jak mają katolicy. Taka sama ideologia, jak mają partie. To jest nic innego, jak zwykła po prostu ideologia. Ja bym jeszcze dodał tutaj coś innego, że za tymi wszystkimi ideologiami, które wymieniłeś, może jeszcze nawet nie wszystkie, to stał syjonizm. I to od wieków. Tak jest. Ja nawet ostatnio na portalu społecznościowym Facebook, no ostatnio, wczoraj, w gruncie rzeczy wieczorem, ze względu na tą manifestację, do czego jest stworzony właśnie syjonizm i dlaczego tak nam zabraniają o nim mówić. A czemu ma mi ktokolwiek zabronić o jakiejkolwiek ideologii mówić, skoro ona powstała? Jeśli powstała, to znaczy się, że jest po to, aby o niej mówić. Skoro są ludzie, którzy to ujawniają, głoszą, to znaczy się, że jest to ideologia, o której powinno się mówić. A jeśli mówi się w superlatywach, to również można i krytykę pod taką ideologią kierować. Znaczy ja akurat lubię krytykować, w szczególności złe ideologie, tak? Więc zamierzam tutaj też odnieść się do tego. Sam syjonista nie różni się w ogóle absolutnie niczym od takiego pisowca, od takiego PO-owca, od zwykłego jakiegoś sekciarza. Od kukizowca, tak. Od kukizowca też nie. To są po prostu ludzie, którzy właśnie kierują się jakąś ideologią w życiu, wykorzystują ją w społeczeństwu. Jest to właśnie ruch również społeczny, a ruchem społecznym jest właśnie nic innego jak jakaś organizacja. Tak. Czyli z jakiej racji ja mam nie mówić cokolwiek o syjoniście? Ja nie jestem w tym momencie antysyjonistą. Jestem osobą wyrażającą swoją krytykę w stosunku do jakiegoś ruchu społecznego. Syjoniści stali za pierwszą, drugą wojną światową. Czy uważasz, że trwa już trzecia wojna światowa wywołana przez syjonistów w Europie i na świecie? Uważam, że druga wojna światowa się w ogóle nie skończyła ze względu na to, że na całym świecie doskonale zdaję sobie z tego sprawę, obserwowaliśmy przecież wiecznie jakieś tam wojny, jakieś ataki, morderstwa, ludobójstwa, gdzie po 1945 roku powstało nowe państwo, Izrael, powstało przecież na krwi i cierpieniu ludzkim. I trwa cały czas. No i nadal to się właśnie dzieje. Teraz, proszę ciebie, przyniosły się te walki do Europy. Tylko że tutaj jeszcze nie mordują, bronią. Jest po prostu całkowicie inna w tym momencie wojna gospodarcza, wojna ukryta, wojna za pomocą środkami chemicznych. Także no są używane po prostu inne technologie do ludobójstwa, które no chcemy czy nie chcemy, to jednak prędzej czy później muszą zostać ukarane. Mam nadzieję, że prędzej to nastąpi niż później, ze względu na to, że społeczeństwo naprawdę budzi się. Ludzie zaczynają rozumieć, dojrzewają do tego, co się wokół nich dzieje. I mam nadzieję, że najpóźniej przyszły rok całkowicie już to wszystko pozmienia. A co powiesz o ostatnich wydarzeniach w Chemnitz, gdzie doszło do rzekomego ataku na restaurację
powiedzmy tak, żydowską. Znaczy, powiem ci... Czy to była prowokacja, czy to było specjalnie po prostu zrobione, żeby przy okazji tak ataków na białych po prostu w Niemczech pokazać, że ci biali są antysemitami, tak? Wiesz, ja sobie przygotowałem taki krótki teścik i powiem szczerze, bardzo chętnie go przeczytam. Bardzo bo nie będę w stanie powiedzieć dokładnie tego samego po prostu z głowy. Największym przestępstwem jest okłamywanie społeczeństwa, dokonują tego media, które w ponad 90% są w rękach syjonistycznych organizacji Bel Żydów. Do tego, żeby może wreszcie było jasne, to właśnie ci syjoniści stali za pierwszą i drugą wojną światową. Elita żydowska, bo nie mówię o zwykłych, szarych Żydach, którzy również ginęli w czasie tych wojen, usadzili na najwyższych stołkach w Europie swoich ludzi i niszczą narody Europy, wprowadzając chaos i zniszczenie. Tak jest teraz na terenie całej Europy. Doskonale to widzimy. Francja, Niemcy, u nas, no Orban sobie akurat poradził na Węgrzech, tak. Czesi, Słowacy też tam jak na razie się trzymają z tego, co słyszę. Ale widzimy, co się dzieje. Takie ataki miały miejsce w Chemnitz, ale są niczym właśnie w porównaniu do ludobójstwa, jakiego dopuszcza się Izrael na ludności palestyńskiej. O tym przed chwilą właśnie mówiłem. Są również niczym do ludobójstwa, jakiego dopuszczają się koncerny farmaceutyczne, które w 100% należą do syjonistycznych Żydów, kierujących się Talmudem. Nikt nie zginął, żadnego Żyda nie zamordowano, ale krzyki, wrzawa wokół tego nic znaczącego incydentu, jaki robią właśnie Żydzi, a raczej syjoniści, jest większy niż przy morderstwie na człowieku narodowości niemieckiej. Koncerny, rozumiem, szczepionki, chemioterapie, wszystkie te leczenia takie po prostu chorób rzekomo przewlekłych, nowotworów, które nie leczą, tylko... No znaczy wiesz, no oni nam cały czas wmawiają, chciałem już powiedzieć, takie troszeczkę mniej cenzurowane słowo. No oczywiście. Bo to akurat samo się nasuwa na język. Oni to w taki sposób manipulują, proszę o ciebie, opinią publiczną, społeczeństwem. To mają media, wszystkie że, media są w ich rękach. Że ja to właśnie mówię, że to jest takie programowanie człowieka, wiesz, bo umysł, nasze umysły działają właśnie jak komputery. I im częściej powtarzasz, im więcej mówisz, to ta informacja zaczyna się programować. Ona zapisuje się dokładnie w taki sposób, w jaki ona jest przekazywana. I ci ludzie po prostu głupieją. Oni... A nawet sami jeszcze z drugiej strony niby robią alternatywne jakieś telewizje, alternatywne jakieś programy. Tylko żeby w tych programach pokazać troszeczkę prawdy, troszeczkę półprawdy i ośmieszyć się. Żeby to było w ten sposób. Tak często poprzez ludzi, często poprzez jakieś tam... manipulacje, tak, robią tak, że niby coś takiego się dzieje, że niby coś takiego jest, ale to ośmieszają po prostu. Poprzez ludzi, którzy tam to prowadzą, lub manipulacje jakieś inne odnośnie faktów. Dokładnie tak to się dzieje. Ale wiesz co, w ogóle to nie mówi się o tym, że te działania to antynarodowościowe, bezczelne, już więcej niemożliwe do tolerowania, a na pewno nie do zaakceptowania działania, które najwyższy czas wyciągnąć na wierzch. Ludzie odpowiedzialni za antynarodowe hasła w krajach europejskich to banda złoczyńców, współudziałowcy w przestępstwach przeciw narodom tych krajów. Zobacz, co się u nas w Polsce dzieje. Żebyśmy my, Polacy, nie mogli nic powiedzieć na osobę innej narodowości, tak jak na przykład na Żyda. Nie mogli nacisnąć na syjonistów, a zobacz, co oni robią. Plują nam dosłownie w twarz. Tak, ja zamieściłem jakiś filmik, coś, czy jakieś zdjęcia, po prostu zdjęcia, które są oficjalnie. Prezydenta Dudy tam z Danielsem, Kukiza z Danielsem, kogoś tam z Danielsem i od razu mi zablokowano na miesiąc Facebooka, czyli jaka cenzura jest tutaj po prostu w kraju. Znaczy no widzisz, no Facebook to jakby nie było, jest żydowski, także nie ma tutaj akurat... Że jestem antysemitą od razu napisano, bo że to są... tam naruszam... Ale nie ma czegoś takiego jak antysemityzm. Standardy tak społeczności tak Facebooka, tak nic nie napisałem, tam nie było nic antysemickiego absolutnie, tylko podają fakty, że prezydent się spotyka z jakimś sierżantem, to uwłacza w ogóle dla godności prezydenta naszego kraju, prawda? Oczywiście. Żeby on się fotografował z jakimś sierżantem izraelskim, nie wiadomo kim w ogóle. W ogóle premier tak samo Morawiecki. Co oni robią w ogóle w koło, przy nim? Czy tam on przy nich, no nie? Co? Znaczy, jaka jest odpowiedź? No, mają tą samą ideologię właśnie. No dokładnie. Następna rzecz, Mirek.
Dzisiaj jest ten protest, o którym wspomnieliśmy, od którego wyszliśmy tutaj. Jest ustawa 1066, tak? Którym o używaniu obcych wojsk, obcych funkcjonariuszy na terenie Polski, że jest taka możliwość. PiS, tu mówię tutaj do wyborców PiSu, oszukał po prostu nas, zwiódł w tym zakresie, ja nie mówię o innych zakresach już, ale między innymi w tym bardzo ważnym zakresie, bo powiedział, że tą ustawę po prostu cofnie, tak? Którą jak gdyby PO przegłosowała za swoich rządów. A tutaj nie tylko, że nie cofnął, to jeszcze ją rozwinął, bo dał przyzwolenie w tej ustawie, że funkcjonariusze obcych państw i wojska mogą używać broni poza poligonami. To jest nie jesteśmy już suwerennym, znaczy ja nie mówię, bo suwerennym krajem nigdy nie byliśmy, gospodarczym nie byliśmy nigdy suwerenni, pod innymi względami też, ale teraz to już jesteśmy pod okupacją zbrojną. Wiesz, co jest najgorsze? Ostatnio przeczytałem właśnie materiał, w którym powiedziane było, że 3 amerykańskich, na dodatek ciemnoskórych żołnierzy stacjonujących u nas w Polsce usiłowało zgwałcić 19-letnią kobietę. Młody mężczyzna oczywiście postawił się, słysząc wracanie gdzieś tam w nocy, postawił się i udaremnił oczywiście to, ale dostał dość mocny łomot, nawet z wstrząśnieniem mózgu włącznie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przyjechała policja, zabrała ich, ale następnego dnia, z samego rana, proszę cię, przyjechał ich dowódca, zabrał ich i no i niestety ci ludzie nie poniosą żadnych konsekwencji. I nie możemy dopuszczać absolutnie do tego, aby u nas, na naszym terenie, jakiekolwiek obce wojska, czy w ogóle jakiekolwiek obce narodowości mogły popełniać przestępstwa i ma im to uchodzić całkowicie na sucho. Tak, do czego to doszło? To znaczy, no, to jest, Mirek, szerszy problem. Też będziemy musieli o tym nakręcić osobny program, tak? Bo powiem tutaj ci, w ogóle obce służby, obce wojska właściwie przejęły wszystko w tej chwili w tym kraju. Powiem ci, że zaczyna się to, znaczy się, ja widzę podobny już scenariusz do tego, co przed laty oglądaliśmy w telewizji. W Iranie, w Iraku, w Syrii, proszę ja ciebie, w Libii. Jest dokładnie to samo. Oni tam też zaczynali właśnie żołnierze grasować, proszę ja ciebie, po miastach, tańczyć, bawić się. Zaczynali właśnie gwałcić, a potem zaczynały się morderstwa. Morderstwa i to wiem doskonale jakie. Czyli popieramy dzisiejszy protest słowami Radulety. Jak najbardziej popieram. Ja z uwagi na obowiązki zawodowe nie mogę. Popieramy cię, Sławek, także jesteśmy tam z tobą. Mirek tam dojedzie. Jasne. Dziękuję ci, Mirek, za rozmowę. Dzięki śliczne. Do następnego programu. Udostępniajcie, lajkujcie, jeżeli wam się podobają nasze programy. Dziękujemy. Problemy techniczne tutaj. Mirek mi zgłasza, że strasznie zacina w centrum Warszawy. Dziwne to się dzieje. Ale rozpoczęliśmy naszą manifestację pod ambasadą Izraela. Od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oddaliśmy cześć bohaterskim obrońcom blizny, którzy w 1939 roku bronili naszej ojczyzny. A teraz przechodzimy do meritum sprawy, czyli do tego, dlaczego jesteśmy tutaj pod ambasadą Izraela w Polsce, dlaczego w tym miejscu protestujemy przeciwko obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wyemitowaliśmy ostatnio nową walutę tutaj. Rozdajemy tę walutę Polakom. Tak wygląda ta waluta. To jest nowa waluta w Polin, szeklodolar. Szeklodolar jest bardzo fajnym pieniążkiem. Tutaj jest nominał 100 szeklodolarów. Szekla jest walutą Izraela, zaś dolar jest walutą amerykańską. I teraz najprawdopodobniej niedługo zostanie wprowadzona ta waluta u nas w kraju, my już ją rozdajemy. Na awersie tej
tej waluty znajduje się pani prezydentowa Kornhausen oraz druga pani, tutaj mamy nową panią ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ona produkuje szminki do ust, no i dlatego jest dobrą ambasadorką, przyjechała tutaj do kraju bawić się z panią Kornhausen. Po drugiej stronie tej waluty mamy taką deklarację. Faszyzm jest Duce i jest Hitler. Później mamy komunizm. Jest Stalin i Jaruzelski. I mamy jeszcze demokracja. Demokrację reprezentują dwa kaczory. Tusk i Jaruś Kaczyński. Tych dwóch kaczorów, którzy okupują nasz kraj, przedstawiają demokrację. Demokracja, jak państwo wiecie, jest tak samo totalitarnym systemem jak faszyzm i komunizm. Biegają po naszym kraju tacy ludzie, kociarze się nazywają i krzyczą: demokracja! Demokracja! I oni nie wiedzą, co krzyczą. Oni krzyczą to samo, jakby krzyczeli faszyzm albo komunizm. My, polscy narodowi patrioci, katolicy, będziemy walczyli z izraelską narzuconą nam w 1989 roku przez amerykańskich żydomasonów demokracją. To nie jest ustrój, w którym Polacy chcą żyć. Ja nie chcę żyć w państwie demokratycznym. Nie chcę żyć i będę walczył z tym narzuconym nam w 1989 przez terrorystów z mowy okrągłostołowej ustroje. Będę z nim walczył. Zobaczcie, drodzy moi, co się dzieje tutaj pod tą ambasadą Izraela w Polsce. Jacek, jeśli byś mógł pokazać, ilu tutaj jest wspaniałych policjantów strzegących porządku. Od jednej strony do drugiej. Oni strzegą mojego bezpieczeństwa. Oni strzegą tutaj tego miejsca. Izraela. Konfederacja Rodziców jest prorodzinnym ruchem. Nam zależy na wolnej, niepodległej Polsce. Przejmiemy władzę w tym kraju i jednym z naszych pierwszych działań będzie to, żeby Amerykanom zrobić wizy wjazdowe do Polski. To jest jedna z części naszego programu. Wizy wjazdowe dla Amerykanów. Dlatego, że 11 milionów Polaków, którzy żyją w Stanach, nie może normalnie przyjeżdżać do Polski. My nie możemy również jeździć normalnie do Ameryki. Jak ludzie, my jesteśmy niewolnikami bydłem. Tak nas traktują amerykańscy żydomasoni, jak gojów, jak bydło. I dlatego w geście przyjaźni, polepszenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi wprowadzimy dla Amerykanów wizy. W naszej ojczyźnie, w Polsce, po 1989 roku zniszczono 95% polskiego przemysłu. 95% polskiego przemysłu jest zniszczone. Dzisiaj pan Morawiecki, on był ministrem gospodarki, teraz jest premierem. Obiecywał nam złote góry, obiecywał nam, że będą elektryczne samochody. Panie premierze, ja panu powiem, spotkamy się jeszcze kiedyś. Kaczyński, spotkamy się jeszcze kiedyś, powiem ci. Tusku, spotkamy się. Spotkamy się, ja mam ciężką rękę. Obiecuję wam, że się jeszcze spotkamy twarzą w twarz. Dzisiaj pan premier Morawiecki sprzedał największą fabrykę samochodów w Polsce. Solarisy zostały sprzedane do Hiszpanii. O tym nie usłyszycie w telewizji systemowej, gdzie pokazują tylko jak PiS i PO się ze sobą kłócą. A to jest ta sama partia. A chciałbym wam dać przykład, dlaczego PiS i PO to jest to samo zło. Tu jest taki przykład. Wiecie, kto jest
ambasadorem Izraela w Polsce. Jest taki gościu, nazywa się Marek Magielski. On został w 2018 roku, pan Marek Magielski został ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu. Pan Marek Magielski jest korespondentem, jest dziennikarzem. Pracował w najwyższym czasie w Gazecie Poznańskiej. W Gazecie Wyborczej pracował od 1995 do 2001 roku. W Newsweek Polska pracował. Forum robił. W Rzeczypospolitej, w Do Rzeczy. Ale swoje felietony publikował też w katolickim miesięczniku, w Drodze i w Przewodniku Katolickim. I co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, ten człowiek był prezesem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli prezydent, który wali w dudy, przyjął człowieka na tak ważne stanowisko, który pracował w Newsweeku, który pracował w Gównie, w Gazecie Wyborczej. I to i dzisiaj ten człowiek, który pracował w takich gazetach, który był prawą ręką również mecenasa prezydenta, który wali w dudy, pojechał do Izraela nas reprezentować. To jest bardzo dobry wybór, panie prezydencie. To jest bardzo dobry wybór, panie Jarku. Ja zgłosiłem ostatnio zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ilu Żydów za kadencji obecnego rządu otrzymało obywatelstwo polskie? Była afera, że za PO dostawali tyle. A ilu Żydów dostało obywatelstwo polskie za kadencji PiSu? Za kadencji pani prezydentowej Kornhausen-Dudy? Tego nikt nie wie, ja nie dostałem odpowiedzi i wy nie dostaniecie odpowiedzi. Tak to dzisiaj działa to państwo bezprawia, państwo totalitarne, w którym coraz więcej Żydów się bierze osiedla. Konfederacja Rodziców ma na to proste rozwiązanie. I tym prostym rozwiązaniem jest to, że tej ambasady w Polsce nie będzie, gdy przejmiemy w Polsce władzę. Nie będzie ambasady Izraela w Polsce. Dlatego, że Izrael powstał chyba w 1947 roku. To jest państwo wrogie człowieczeństwu. Człowieczeństwo, oni stanowią zagrożenie dla całego świata. Również dla Polaków. I jeszcze powiem wam jedną taką rzecz, o której na pewno zdecydowana większość ludzi nie wie. Ostatnio żołnierze Izraela ćwiczyli z polskimi żołnierzami na poligonie w Drawsku Pomorskim. I już mówię, jak to było. Żołnierze Israel Defense Force zakończyli 14 czerwca 2018 roku odbywające się w Polsce ćwiczenia Swift Responder 18, które integrują elementy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z jednostkami sojuszniczymi w ramach zgrupowania. Celem izraelskich dowódców była obserwacja działań sojusznika. Ludzie, polskie wojsko jest dzisiaj sojusznikiem wojska izraelskiego. Pamiętajcie o tym. Mamy sojusznika w Izraelu, w izraelskiej Israel Defense Force. To jest hańba dla Polaków, dla polskiego narodu, że mamy takiego sojusznika, który będzie i będziemy walczyli przeciwko Palestyńczykom. Będziemy zabijali niedługo niewinnych ludzi. Albo przyjadą tutaj ci Izraelczycy
To chazarstwo izraelskie, bo to nie są Żydzi. To jest chazarstwo izraelskie. Syjoniści. Oni tutaj przyjadą i będą nas mordować. Chcecie tego? Głosujcie dalej na PiS, głosujcie dalej na PO. A jeśli tego nie chcecie, wybierzcie polskiego katolika, polskiego teologa. Wybierzcie Konfederację Rodziców, przyłączajcie się do nas. Dlatego, że my wyzwolimy Polskę. Razem wyzwolimy Polskę. A teraz kolejny punkt naszego programu. Będziemy składali wieniec pod ambasadą Izraela w Polsce. Nie wyrażacie panowie zgody na złożenie tego wieńca? Proszę pana. Składałem wieniec, drodzy moi, pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pod Sejmem składałem wieniec. Pod prezesa Rady Ministrów. Dało radę. No ale tutaj niestety nie da rady złożyć wieńca. Pod ambasadą Izraela u panny Anny Azarii. To ja w takim wypadku chciałbym się dostać do pani Anny Azarii z tym wieńcem. Mam prawo, proszę pana, prawda? Na teren ambasady pan się nie dostanie. A dlaczego mam się nie dostać na teren ambasady? Nie jestem zaproszony. Nie wiem, żeby był pan zaproszony. Aha. To ja chciałbym złożyć teraz takie zaproszenie. Tam chciałbym się dostać. Mogę podejść i złożyć zaproszenie. Chciałbym sobie z panią Anną Azarii. Może mnie przyjmie. Ma pan zgodę na zgromadzenie. Na nic. Ale... Proszę pana, nie zawarł tego pan w informacji Biura Bezpieczeństwa i Zarządu Kryzysowego, że pan chce wejść na teren ambasady, złożyć pan wieniec. Jeżeli byłaby ta informacja zawarta w dokumentacji... Niech pan uważa ze sztycem. W dokumentacji... Proszę pana, to nie jest sztyc, to jest flaga Polski, proszę jej nie od... Proszę uważać, bo kaleczy pan policjantów. Nie, proszę jej nie odpychać w polskiej flagi. Proszę uważać, bo pan kaleczy policjantów. Proszę pana, jak człowiek widzi, że człowiek się odwraca, to się może troszeczkę odsunąć, to jest normalne. Zobaczcie, jak to wygląda, to może się odsunąć. Zobaczcie, tutaj jest dla Izraela, polscy patrioci, to my dajemy taki wieniec. Zrobiliśmy z odpadków, bo dla nich to jest, dla nich to chyba wystarczy. W ten sposób okazujemy szacunek narodowi izraelskiemu, który jest stworzony z Chazarów, w którym nie ma już Semitów. Ci Semici są systematycznie w Izraelu przez Chazarów mordowani, zmuszani do pracy, zmuszani do odbywania katorżniczej służby wojskowej wbrew przekonaniom religijnym. Tam są łamane prawa człowieka w Izraelu dzisiaj, a Eurokołchoz, jak wiecie, Mistrzostwa Europy, Izrael okazuje się, że jest w Europie. Eurowizja okazuje się, że Izrael jest w Europie. Tak dzisiaj działa państwo Izrael. Ja nie chcę żyć w takiej Europie. To nie jest moja Europa. W Europie nie ma Izraela i nigdy nie będzie. A Polacy zrobią porządek z tym państwem, żeby wymazać to państwo z mapy świata. Dlatego, że nie wyrażacie panowie zgody na złożenie tego wieńca. Pana. Składałem wieniec, drodzy moi, pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych, pod Sejmem składałem wieniec, pod prezesa Rady Ministrów. Dało radę, no ale tutaj niestety nie da rady złożyć wieńca pod ambasadą Izraela u panny Anny Azarii. To ja w takim wypadku chciałbym się dostać do pani Anny Azarii z tym wieńcem. Mam prawo, proszę pana, prawda? Na teren ambasady pan się nie dostanie. A dlaczego mam się nie dostać na teren ambasady? Nie jestem zaproszony. Nie wiem, żeby był pan zaproszony. Aha. To ja chciałbym złożyć teraz takie zaproszenie. Tam chciałbym się dostać. Mogę podejść i złożyć zaproszenie. Chciałbym sobie z panią Anną Azarii. Może mnie przyjmie. Ma pan zgodę na zgromadzenie. Na Ale...
Pana, nie zawartego pan w informacji Biura Bezpieczeństwa i Zarządu Kryzysowego, że pan chce wejść na teren ambasady, złożyć pan wieniec. Jeżeli byłaby ta informacja zawarta w niech pan uważa ze sztycem. W dokumentacji... Proszę pana, to nie jest sztyc, to jest flaga Polski, proszę jej nie odpychać. Proszę uważać, bo kaleczy pan policjantów. Nie, proszę jej nie odpychać polskiej flagi. Proszę uważać, bo pan kaleczy policjantów. Proszę pana, jak człowiek widzi, że człowiek się odwraca, to się może troszeczkę odsunąć, to jest normalne. Zobaczcie, jak to wygląda, to może się odsunąć. Zobaczcie, tutaj jest dla Izraela polscy patrioci, to my dajemy taki wieniec. Zrobiliśmy z odpadków, bo dla nich to chyba wystarczy. W ten sposób okazujemy szacunek narodowi izraelskiemu, który jest stworzony z Chazarów, w którym nie ma już Semitów. Ci Semici są systematycznie w Izraelu przez Chazarów mordowani, zmuszani do pracy, zmuszani do odbywania katorżniczej służby wojskowej wbrew przekonaniom religijnym. Tam są łamane prawa człowieka w Izraelu dzisiaj, a Eurokołchoz, jak wiecie, Mistrzostwa Europy, Izrael okazuje się, że jest w Europie. Eurowizja okazuje się, że Izrael jest w Europie. Tak dzisiaj działa państwo Izrael. Ja nie chcę żyć w takiej Europie. To nie jest moja Europa. W Europie nie ma Izraela i nigdy nie będzie. A Polacy zrobią porządek z tym państwem, żeby wymazać to państwo z mapy świata. Z panem Sławomirem już to uzgodniliśmy. Proszę państwa, przewodniczącym jest pan... Pan Dul wyraża zgodę. Dokładnie. Ja wyrażam zgodę, żeby te chłopaki stanęli tam, gdzie chcą stanąć. My też wyrażamy. To wy blokujecie, nie my. No, pół chodnika. Nie ma przejścia. Nie ma przejścia w ogóle. No nie ma ani przejścia, ani nie ma nawet dojścia tutaj, żeby cokolwiek zrobić. Tu miejsca brakuje. Pan myśli, że nie. Miejsca brakuje. Ale tak, nie ma i to pokazuje, jak policjanci chronią. Nie, jak najbardziej, ale my, ja tylko proszę, ambasady Izraela. To walka z wiatrakami, nic nie zrobię. Pan nie jest od wydawania poleceń policjantom. To my tutaj jesteśmy cały czas, że pan nie jest uprawniony do wydawania poleceń policjantom. Nie właśnie, to będzie i tu tylko, i jego kamerę. Przejście dla ludzi. Filmu, jak jest ułatwione przejście, jak panowie policjanci stoją, bronią tej, o zobacz, tam jest świecznik. Jak byliśmy tutaj, tego bronią niech nie nas. Jakoś nie była nie tego policja. Dobra, jesteśmy. Dobry, witam państwa serdecznie. Stowarzyszenie Polacy Sławiany Patrioci. Znajdujemy się dzisiaj pod ambasadą Izraela. I muszę szczerze powiedzieć, to co tutaj panowie policjanci wyprawiają, to się normalnie powinno być. Poprosiłem o to, aby tylko zrobili nam odrobinę tutaj miejsca, aby było troszeczkę bardziej widać nam ambasadę oraz tablicę, gdzie wyraźnie jest napisane, że znajdujemy się pod ambasadą Izraela. Niestety panowie uwzięli się jak tak zwane barany i robią dalej, co im się żywnie podoba. Pana, nie istotne. Pan liczy ze słowami, bo znieważanie policjantów nikogo jest przestępstwem. Znieważyłem, nikogo jeżeli nie pan znieważy policjantów, to pana to, zatrzymamy. Proszę zwrócić uwagę proszę na to, zwrócić uwagę na to że znieważenie żyje. Policjantów jest absolutnie przestępstwem. Nikogo nie znieważyłem. Proszę się liczyć ze słowami. I proszę poczekać. Nikogo nie znieważyłem. Powtarzam jeszcze raz. Proszę bacznie zwrócić uwagę na to, co powiedziałem. Może pan sobie nawet cofnąć. A teraz chciałbym coś powiedzieć o amerykańskich wojskach, które stacjonują u nas w Polsce. Szanowni państwo, przeczytam coś. Amerykańscy żołnierze z grupy bojowej 3 Brygady Pancernej, właśnie mi zgasł telefon, stacjonującej w Żaganiu,
będący pod wpływem alkoholu, zostali aresztowani nocą 9 kwietnia za pobicie mieszkańca Żegania Mirosława L. 28 lat. Nocą o godzinie 1.15 trzejcy mioskurzy żołnierzy z 3 Brygady Pancernej, korzystając z wolnego dnia, bawili się w centrum miasta. W drodze do koszar spotkali Justynę M., 19 lat, która wracała sama z dyskoteki do domu. Mężczyźni złapali ją za ręce i próbowali zaciągnąć do ciemnej uliczki. Dziewczyna próbowała wzywać pomocy. Hałasy usłyszał Mirosław R., który wracał od przyjaciela. Pobiegł pomóc dziewczynie. Został jednak uderzony w głowę i skopany przez żołnierzy. Jeden z mieszkańców pobliskiego bloku zadzwonił na policję. Z uwagi na agresywne zachowanie Amerykanów, policja została zmuszona do użycia gazu. Okazało się, że żołnierze byli kompletnie pijani. Mieli od 1,5 do 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Więc wyobraźmy sobie, co mieli we krwi. Mirosław R. trafił do szpitala. Doznał urazów kończyn, żeber, a również wstrząśnienia mózgu. Amerykanie zostali aresztowani, ale już rano ich wypuszczono. Zostali zabrani do jednostki przez dowódcę amerykańskiej brygady pułkownika Christophera Nori. Amerykańscy żołnierze na terenie Polski podlegają bowiem prawu Stanów Zjednoczonych. Dlatego w Polsce ta sprawa musiała zostać umorzona. Drodzy Państwo, znajdujemy się u nas w Polsce, w naszym kraju, gdzie to Polak jest gospodarzem i to tutaj ludzie powinni być karani za wszelkie czyny, jakie się dopuszczają. Nie może być tak, żeby jakikolwiek żołnierz nie ponosił tutaj na naszej ziemi jakiejkolwiek odpowiedzialności. To jest jedna rzecz. Za wszystko są oczywiście odpowiedzialni syjoniści, którzy dopuścili do tego, aby u nas w Polsce działy się takie, a nie inne rzeczy. A teraz tak a propos, co to jest syjonizm. Jest to ideologia. Jest to ruch społeczny. To nie różni się niczym innym jak partie, jak sekty. Także, drodzy Państwo, zastanówmy się doskonale, z kim my mamy do czynienia i czy warto jest siedzieć cicho, czy może jednak czas najwyższy wstać, wyjść zza komputerów, wyjść na ulicę i zrobić z tym wszystkim do cholery jasnej porządek. Nie może być tak, żeby Polak z tej ziemi musiał emigrować za chlebem. Nie może być tak, żeby rolnik w dniu dzisiejszym płakał ze względu na to, że niszczy się go za to, że wyrobił troszeczkę więcej mleka. Wczoraj, przedwczoraj, to jest 7 września, udaremniłem windykację właśnie u jednego rolnika na Podlasiu. Przyjechali sobie panowie windykatorzy, przyprowadzili ze sobą lawetę z przyczepą i chcieli bez dokumentów, bez niczego, po prostu zabrać sobie maszyny. Zabrać te maszyny, następnie zlicytować i wiadomo, co wtedy będzie. Rolnik pozostaje bez maszyn, praca na roli, praca w gospodarstwie zostaje wstrzymana, gospodarstwo pada, długi rosną, następnie odbierane jest całe gospodarstwo, ziemia, rolnik ląduje bez niczego. Stowarzyszenie, którego jestem prezesem, Polacy, Słowianie, Patrioci, będzie wspierało takie akcje i dumnie i z podniesioną głową, wypchniętą piersią do przodu, chroniło naród polski, Polskę i walczyło o dobre imię całego naszego narodu oraz o całe nasze imię. Dziękuję Państwu serdecznie.